Hej, 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 z tej strony Keep the Beat i przed wami drugi odcinek miniserii z DMK NBA Live 18. Przed nami drugi rozdział, zagramy sobie na boiskach Venice Beach w Los Angeles. Beautiful Venice Beach. A place like no other. Fit with a cast of characters and all the sun, sand and shoreline you can handle. But Venice Beach basketball brings a completely different kind of beauty to the beach. Magiczne miejsce, w którym pot oraz gotująca się krew na boisku kontrastuje z wychillowanym klimatem plaży, wakacji oraz dobrej zabawy. Na boiskach Venice Beach można zobaczyć koszykówkę na dosłownie każdym poziomie, bo z rana możesz tam zobaczyć dzieciaków oraz turystów, a po południu oraz wieczorami możesz tam zobaczyć mega zorganizowane turnieje oraz konkursy w naprawdę wielu różnych ligach, które mają mecze właśnie na tych boiskach. To właśnie tutaj był kręcony mój ulubiony film o koszykówce. Biali nie potrafią skakać. Tutaj właśnie grali ze sobą Woody Harrelson oraz Wesley Snipes. Definitywnie jest to miejsce, do którego kiedyś na bank polecę i później będę wam zamieszczać filmiki i zdjęcia, jak tam gram. Obiecuję to. A teraz póki co przejdźmy się tam w wersji wirtualnej. Rzut za 3 i cegła. Okej, okay. Zbieramy piłkę. Piłka idzie w moje ręce. Podaję do naszego kolegi z fajną żółtą koszulą. Co to był za wlot? 3-6. Boże, wyglądało to troszkę drewnianie, nie będę ukrywał, ale są punkty, nieważne. Patrzcie, jak się tutaj dzielimy piłką. Jest asysta, jest wejście pod kosz. Blake Griffin wygląda troszkę jak ten rudy chłopczyk z mema. Jego face scan w tej grze nie jest zbyt dobry. Co to za kocioł? Co ten gościu próbuje? Mamy czapę, Blake Griffin, dobra robota. Jest 4-0 i piłka idzie na narożnik, wraca do mnie, biorę na plecy centra i uwaga, post up. Post up, podkoszowy mistrz Movesów. 6-0, dobry początek. Piłka idzie do podkoszowego i no ile tam będziesz się upychał? No jak długo? Mamy to, tak jest, 3 sekundy w trumnie, to za długo, Kevin Love, tak nie wolno. Mamy pick and roll i wejście pod kosz, ciężki wlot nad dłonią, udało się rzucić tego layupa. Jest już 8-0, mamy 4 punkty. Kevin Love troszkę kozuje w miejscu i udało nam się przechwycić piłkę z rąk Nika Younga. Bang, mamy wsad. Mamy kontratak, mamy przechwyt, zobaczmy to na powtórce, bo to była najlepsza akcja w tym meczu do tej pory i Keep the Beat zasługuje na replay. Naprawdę spoko, bang, wsad w stylu LeBrona Jamesa. Mamy zasłonę pick and roll, podaj piłkę, jestem pod koszem i prosty dwutakt, prosty layup, dziękuję. Mamy już 8 punktów na koncie. Kevin Love kontra Blake Griffin, próbuje, chyba ta bluza mu trochę przeszkadza, ale Swaggy P wejście pod kosz i nie udało się tego zaczapować, niestety, szkoda, ale mam tutaj plus 1 za kontestowanie rzutu. Dobra, zasłona, stawiamy zasłonę i rzut za 3, mamy to, mamy dobrą zasłonę oraz dobre zastawienie, plus 2 punkty łącznie w tej akcji, jeśli chodzi o ocenę. Swaggy P za 3 punkty, spóźniłem się z tą obroną, trafia to. Jest 15-7. Zasłona i wbiegam pod kosz. Dobra, rzut za 3. Okej, niech będzie. Postawiłem zasłonę, rzuciłeś za 3. Pomogłem. 20-9. Czyżby to była ostatnia akcja? Piłka nie wpada i udało nam się zebrać piłkę. Mamy zbiórkę i biegniemy do przodu. Piłka leci do Blake'a Griffina i wejście... To nie był Blake Griffin, przepraszam, ale wyglądał troszkę jak Blake Griffin. Pomyliło mi się, sorry. To jest ten nasz center ze śmieszną koszulką. W każdym razie mamy asystę kończącą mecz i akcją meczu był... Tak jest! Akcją meczu był mój przechwyt na Niku Youngu oraz wsad w stylu LeBrona Jamesa. To wykrzywienie, jak to się nazywa, slingshot bodajże? A nie wiem. Czas na nagrody, na punkty doświadczenia, na punkty hype'u oraz punkty
nagrody, nomen omen. 8 punktów, 2 asysty po jednej zbiórce oraz przechwycie. Rating 93, czyli kurde, to był dobry mecz. Jestem zadowolony. Wskoczyliśmy na poziom 4, oznacza to mniej więcej tyle, że będziemy mogli dodać 1 punkt atrybutu do naszych ogólnych statystyk. I teraz, czy dalej idziemy w layupy, czy może pójdziemy w defensywę na piłce? Chyba pójdziemy w layupy, bo tutaj widzę, mam jakąś nagrodę. Otrzymamy sobie buciki Jordana. Air Jordan 8 w kolorze naszej drużyny. Bardzo fajnie. Bardzo retro, ale widzę, że mam tutaj też inne buty, popatrzcie. Fioletowe buty Nike Kyrie 1, spoko. Mamy też kilka innych modeli. Ale wiecie, Jordany to jednak Jordany. Tylko że nie mogę ich jakoś, kurczę, umieścić na stopie, coś mi tutaj wyskakuje, więc chyba polecimy jednak z fioletowymi butami Kyrie Irvinga. Udało nam się też wskoczyć na pierwszy poziom hype'u. A jeszcze wam wcześniej nie mówiłem, że ten hype jest zwiększany na dwóch różnych jakby stylach gry, bo mamy hype osobny, jeśli chodzi o mecze na boiskach ulicznych, na streetballach, a mamy osobny hype na meczach ligowych. W tym przypadku wskoczyliśmy na pierwszy poziom hype'u streetballowego, bo do tej pory graliśmy tylko i wyłącznie na zewnątrz i dzięki temu będziemy mogli w końcu wydać nasze ciężko zarobione zielone punkty nagrody na zakup skrzynek. I w tych skrzynkach mamy szansę zdobyć jeden z kilku podanych tutaj przedmiotów i po prostu działa to w ten sposób, że jeśli zakupimy wszystkie te skrzynki, to w końcu zdobędziemy wszystkie te przedmioty. W pierwszej skrzynce ładna animacja, tak poza tym otrzymaliśmy koszulkę Epic z długim rękawem, koszulka kompresyjna, to jest ta obcisła, która trzyma wam ciepło w czasie treningu, polecam, bardzo fajna rzecz, chociaż nie jestem fanem takich koszulek z długim rękawem, o wiele bardziej preferuję bezrękawniki. Ale spoko, w grze komputerowej mamy naszą pierwszą kompresyjną koszulkę. Patrzcie, jak on wygląda, jaki koksik! Tak jest! W drugiej skrzynce otrzymaliśmy najzwyklejszy biały bezrękawnik, ewentualnie tank top, ewentualnie wife beater. Czas na trzecią skrzynkę, mamy buciki fioletowe Epic Jordany 29 w kolorystyce Russella Westbrooka. Bardzo fajnie, mamy te budziki, podoba mi się ten model, bardzo mi się podoba to ogromne logo Jordana na jednej ze stron. Kolejna skrzyneczka to... kolejna zwykła koszulka. Długi rękaw, nawet nie jest to koszulka kompresyjna, nie ma co w tym grać. Lecimy dalej z tymi skrzynkami, mamy punkty, trzeba na co się wydać, mamy legendarny item i tym legendarnym itemkiem jest opaska na ramię w bardzo takim moro pikselowym stylu. Okej. Na ten moment to jest wszystko. Czekajcie na trzeci odcinek, który pojawi się niebawem. Z tej strony Keep the Beat. Trzymajcie się. Piona.